Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj pod lupę bierzemy ten oto pojazd, czyli CC1 albo inaczej Contro Carro 1 MK2. Jest to dziewiątka, nowa linia oczywiście niszczycieli włoskich i trzeba przyznać, że niszczyciel daje radę. Na początek siła ognia. Jeżeli zobaczymy wszystkie działa, jakie tutaj mamy dostępne, to niestety, ale trzeba przyznać, że nie popisali się, ponieważ są tak naprawdę dwa bardzo istotne działa. Albo działo stokowe, które diametralnie różni się od działa topowego, no albo topowe, tak? I wszystko by było w porządku. To sobie możemy podarować, bo to jest takie pośrednie i właściwie dosyć kiepskie działo. Lubię, jeżeli można żonglować działami w różnych pojazdach. W tym niestety za bardzo żonglować nie można. Gdyby DPM tutaj był podniesiony do 3000, to uważam, że jeszcze można by było się nad tym zastanowić. Jakie są różnice? Oczywiście potężne różnice w penetracji. 220 kontra 250 i 240, co najważniejsze na Goldzie, kontra 325. No jednak, jeżeli będziemy rzucani na dziesiątki, a będziemy, to penetracja na Goldzie 242 jest tragedią, umówmy się, tak? W niszczycielu czołgów, jeszcze wolnym niszczycielu czołgów. Gdyby to działo było podrasowane, czyli na przykład, gdyby tu było, powiedzmy, 200, chociaż 270, 280 na Goldzie i tutaj 3000, to myślę, że można by było rozważać to działo, bo jest ono o wiele przyjemniejsze w grze niż ten Kanoneda 127 przez 58. Mamy tutaj małe obrażenia na strzał, 320 zaledwie, ale zaledwie 4,5 sekundy czasu ładowania pomiędzy strzałami, co normalnie jak na magazynki byłoby potężnym czasem, ale jak na włoskie niszczyciele jest bardzo krótkim czasem i 18 sekund czas pełnego przeładowania. No gdyby podkręcić to do 3000, to prawdopodobnie tu by nam się z 15 sekund zrobiło, czy tam na przykład 16, to by było coś. Do tego mamy 0,36 celność bazową i 1,7 czas celowania. Naprawdę mega przyjemne parametry jak na działo. No ale niestety, nie będziemy nim grać, ponieważ tutaj, mimo minusów, mamy bardzo, bardzo wiele plusów. Otóż działo topowe to aż 490 alfy. Jeżeli mamy 4 pociski w magazynku, daje nam to 2000. Ale moim zdaniem nie należy tak liczyć tego, ponieważ tutaj czas ładowania pomiędzy strzałami to jest 8 sekund. A to oznacza, że no niby macie magazynek, ale go nie macie. Ogólnie 8 sekund jest tak długim czasem, że jeżeli wsadzicie komuś pierwszy pocisk, to ten ktoś zazwyczaj wycofa się albo zmieni pozycję na jakąś bardziej przyjemną dla siebie, że trudniej go będzie przebić, albo po prostu ucieknie. No 8 sekund to jest bardzo długo. Czas pełnego przeładowania 24 sekundy, to nie jest może tak długi, ale 8 sekund należy doliczyć po każdym jeszcze tutaj pocisku, tak? Mamy 2,450 średniego na minutę i działo niecelne, niestety 0,42. Myślę, że skoro to już są niszczyciele czołgów, to nic by się nie stało, jakby były tutaj celności typu 0,38 na przykład, prawda? No chyba nic by się złego nie stało. No i mamy 2,7 przepraszam, czas celowania. Wydaje mi się, że w niszczycielu też mogłoby być mniej, bo to do licha jest niszczyciel, ale nie jest to jakiś tam tragiczny czas celowania, biorąc pod uwagę, że mamy 490 alfy jednak. Na uwagę zasługują pociski odłamkowo burzące, które mają 127 penetracji i 640 alfy. To jest dosyć kilka razy w bitwie, powiedzmy, przydałyby mi się 4 takie pociski, w ogóle ich nie woziłem, teraz to zmieniłem. Jak już zostaną jakieś naprawdę czołgi, nie wiem, lekkie albo niszczyciele miękkie, to te 4 pociski mogą się przydać.
Jak wygląda pancerz, bo to przecież główna zaleta tego czołgu. Otóż, moi drodzy, styl gry się nadal nie zmienia, więc pancerz wieży nas najbardziej interesuje, ponieważ tym niszczycielem bardzo często będziemy grali na wieżę, a przynajmniej będziemy dążyli do tego. No więc sprawdźcie sobie, jak to wygląda. Wieża bardzo twarda, 290 nawet tutaj w niektórych momentach. Zobaczcie, trzeba mieć naprawdę super penetrację, żeby tutaj przebić, no 350, 400 nawet jest. Co dalej? Otóż tutaj mamy 115 mm, więc nawet wielkokalibrowe jakieś działa nam tu nic nie zrobią za bardzo. Oczywiście jest to weak spot, jeżeli ten czołg stoi troszeczkę w ten sposób nachylony. Wtedy robi się tutaj 240 i jest to ewidentny weak spot. No, w wielu miejscach na mapce, niestety, żeby gdzieś dojechać chociażby, możemy być zmuszeni do takiego stania, wtedy przeciwnik tu się wbije. Zobaczmy przy dziale. Tutaj nic się nie dzieje, 320, ciągle mamy fenomenalną penetrację. Nad tym również tu jest dobrze, tak? Czyli na razie mamy ten najbardziej wrażliwy punkt, ale są jeszcze dwa inne punkty, bo zobaczcie, o ile to jest pancerz taki, powiedzmy, no nie ma tego chyba w modelu, nie wiem, czy to jako warstwowy w ogóle się tutaj liczy, wydaje mi się, że nie. W każdym razie, niestety, ale tutaj jest weak spot, zobaczcie. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony są niewielkie obszary, gdzie można się tutaj wbić. I mamy tutaj pancerz, no na tych poziomach bez problemu się każdy tutaj wbije, zakładając oczywiście, że trafi. To nie jest takie proste, żeby tutaj trafić. Nie, no jednak nie możemy sobie bezkarnie stać i liczyć na to, że kompletnie nikt nas nie przebije, bo przebije, zobaczcie. 140 mm tutaj jest i nawet jeżeli tak zrobimy, że gramy na wieżę, to nadal tutaj szansa na przebicie spokojnie jest. Także nie jesteśmy w 100% chronieni. Co do kadłuba, tutaj mamy 290, bardzo gruby pancerz. Oczywiście nie znaczy to, że na goldzie dychy nas tutaj nie przebiją. Przebiją, ale jest grubo. No i niestety weak spot jest pod spodem, 100 mm, zaledwie płyta. Na szczęście jest ona całkiem przyzwoicie skontowana, zobaczcie. Mimo tego skontowania wbijają się tu pojazdy, ale no, dzięki temu, że jest ten kąt, to jednak możemy liczyć na dingi również w tym miejscu. Co do boków, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, boki mięciutkie, zarówno kadłuba, jak i wieży, 70 mm, więc sporo czołgów, gdyby chciało z haeków, to się nam tu po prostu wbije. Z tyłu mamy 40, no i bardzo duża, płaska powierzchnia, tutaj 30 mm i na wieży 30 mm. To jest tragedia. Jeżeli znajdziecie się niżej i przeciwnik z góry będzie mógł strzelać, to tutaj praktycznie wszystko będzie wchodziło z haeków bez żadnego problemu. Także nie możemy być niżej przeciwnika. Nie dość, że tu nam się weak spot robi, tu nam się te weak spoty powiększają, to jeszcze cały dach oczywiście też. Tak wygląda pancerz. Mobilność. Niestety nie jest najlepiej tutaj. Cała ta linia zresztą to jest pięta, nie wiem czy można to nazwać piętą achillesową, bo nie są to tak wolne pojazdy jak niektóre w World of Tanks, ale jednak jest wolno. Zobaczcie, że żeby to podkręcić, ja tutaj aż różowe, czego nigdy nie robię, ale tutaj na streamie mnie namówili, założyłem różowe. Otóż mamy z najlepszą sprężarką 35 na godzinę do przodu i 13 do tyłu, czyli normalnie, jak pewnie wiecie, mamy 30 do przodu i 10 do tyłu. To jest źle, to jest mało. Mamy moc na tonę 14,57 tutaj, ale tak naprawdę mielibyśmy 13, prawda? Czyli jest źle. Tym pojazdem trudno jest zmieniać flanki, trudno jest reagować na to, co się dzieje. Prędkość obrotu mamy 32, ale sporo rzeczy tutaj podniosło nam to. Pamiętajcie, prędkość obrotu moim zdaniem jest bardzo ważna w przypadku tego
niszczyciela. Także nie nastawiamy się nim na jakieś szybkie zajęcie pozycji, natomiast nastawiamy się albo na dojechanie do miejscówki, gdzie możemy zagrać na wieżę, albo na dojechanie do przepychacza. I to właściwie jest jedyna taka droga grania wolnym niszczycielem w World of Tanks obecnie, tak? Jeżeli nie pojedziemy w dobre miejsce, to może się zdarzyć, że nasza drużyna zginie, a my po prostu sami na tej flance zostaniemy, co niestety często mi się zdarza, bo różne gry wyglądają. W każdym razie mobilność ogólnie można powiedzieć słaba. Jakie wyposażenie? No tutaj, tak jak mówiłem, założyłem różowe. Zaraz uzasadnię, dlaczego zdecydowałem się akurat na to. Mamy więc turbosprężarkę z nagród. Chyba tego uzasadniać nie muszę, ponieważ przed chwilą omawiałem mobilność, więc chciałem zrobić wszystko, żeby ta mobilność była lepsza. Dalej, co tutaj jeszcze jest zamontowane? Zamontowałem wentylację z nagród. Normalnie bym tego może i nie zamontował, ale ponieważ tutaj mamy 7,5% do wszystkich umiejętności załogi, więc pomyślałem sobie, że dzięki temu będę miał kilka rzeczy po prostu lepszych. Niewiele lepiej, cytując klasyka, ale lepiej. Postanowiłem to właśnie zamontować. Chodziło mi również o skręt, żeby był lepszy, żeby działo lepiej działało i tak dalej. No i mechanizm obracania z nagród. Dlaczego? Dlatego, żeby wieża się szybciej obracała, dlatego, żeby kadłub się szybciej obracał. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia. Jeżeli mamy pojazd, który jest upośledzony, jeżeli chodzi o wychył wieży, czy też w ogóle, jeżeli wieży nie ma, i jeżeli jest upośledzony, biorąc pod uwagę pancerz boczny, a za to mocarny jest pancerz z przodu, no to musimy wszystko zrobić, żeby się obracać w kierunku przeciwnika jak najszybciej. No i dlatego właśnie często w takich wolnych pojazdach wybieram mechanizm obracania. Ogólnie. Ten zwykły, czy z nagród, no to już mniejsze ma znaczenie. Do tego pamiętajmy, że tutaj jeszcze jest minus 15% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu, co też jest ważne. Chodzi tutaj o to, że jednak ten wychył wieży jest ograniczony i w wielu, wielu miejscach, na przykład w miastach chociażby, przydaje się szybki obrót zarówno wieżą, jak i całym kadłubem. Jakie są alternatywy, co tutaj jeszcze można by było ogólnie zamontować? No, zamontowanie ulepszonego wzmocnienia trochę mija się z celem, słuchajcie, moim zdaniem w tym pojeździe. Ulepszone celowanie, rzeczywiście, jeżeli ktoś z daleka chciałby grać, to ulepszone celowanie miałoby rację bytu, ale ja tu się nastawiłem raczej, że będę przynajmniej w średnim dystansie. Oczywiście zdarza się, że gdzieś kampienie, to się zawsze zdarzy każdym czołgiem, natomiast ogólnie na tej celności aż tak bardzo mi nie zależało. No, montowanie osłon i tak dalej, to nie ma sensu. Lornety polowe, ja w tej grze za bardzo sobie nie chcę spotować, tylko strzelam po czyimś spocie, więc tego też nie zamontowałem. Siatka maskująca, no, przydałaby się. Oczywiście w wielu sytuacjach by się przydała, ale jednak jeżeli chcemy jeździć na przepychacze, jeżeli chcemy grać na górkach, to siatka maskująca do niczego nam się nie przyda, tak? Także takie jest moje uzasadnienie. Teraz załoga. Załogę prawdopodobnie i tak będziemy mieli z poprzednich maszyn, no bo wątpię, żeby ktoś robił, chyba że komuś się tak linia spodoba, że zrobi sobie po jednej załodze na każdy z tych pojazdów oczywiście, a jeżeli nie, no będziemy mieli już z poprzednich pojazdów. Przy nich ważna jest tak. Po pierwsze, naprawa. Tutaj można traktować jak czołg ciężki, ten niszczyciel. Naprawdę zdetrakowani jesteśmy, troszeczkę bezbronni niestety, także naprawa jest bardzo ważna. Oczywiście dla dowódcy żarówka, no to nie muszę tego powtarzać chyba na każdym filmie, za każdym razem, bo żarówka jest podstawą zawsze w każdym pojeździe w World of Tanks. No, może, nie wiem, w artylerii ma drugorzędne znaczenie, tak? Do tego powinniśmy zrobić wszystko, żeby jak
najszybciej się poruszać. Czyli wszystkie te umiejętności, tam hamowanie sprzęgłem na przykład dla kierowcy, gładką jazdę można, no wszystko, co nam się może przydać. W ruchu strzelamy raczej rzadko, aczkolwiek jak już nie mamy jak czego dać, to również do strzelania w ruchu nam się przyda. Ale głównie chodzi nam o obrót tym pojazdem, o jak najszybsze poruszanie się i o jak najszybszą naprawę. Można podarować sobie ukrywanie, jakieś maskowania, tego typu rzeczy. To są naprawdę trzeciorzędne wręcz w tego typu pojazdach. Opłacalność. Jaka tu jest opłacalność? No, sprawdźmy sobie. Jest to oczywiście zwykły pojazd, więc nie mamy bonusów do zarabiania. Mamy pocisk, który zadaje 490 uszkodzeń, czyli jest to całkiem dużo, prawda? I koszt 1250. Moim zdaniem granie podstawową amunicją bardzo jest opłacalne tutaj, bo zakładając, że będziemy przebijać, no to 1250 zapłacić za prawie 500 uszkodzeń, to jest fajna cena. To jest zdecydowanie fajna cena, ona wręcz się ociera o te wartości, które mają działa mniejsze, tak, o mniejszych kalibrach, jeżeli na przykład dwa razy musimy strzelić, żeby te 500 osiągnąć. No a co z Goldem? No niestety koszt jest bardzo wysoki, 5600 i niestety będziemy mieli sporo bitew, gdzie 250 przy niecelnym dziale nie będzie wystarczało i będziemy prawdopodobnie grać tymi kumulacyjnymi. Wtedy 5600 to oznacza, że wystrzelenie jednego magazynu to ponad 20 tysięcy. Nie zarobimy w takim przypadku za dużo tym pojazdem, chyba że będziemy grać w pierwszej linii i inni po naszym spocie też trochę będą strzelać. Różnie to jest. 1620 aż kosztuje haek, natomiast po prostu używamy tego rzadko. Rzadko, w niewielu sytuacjach. Ja na początku w ogóle tego nie woziłem, ale zdarzyło mi się kilka bitew takich, że zostałem na pojazdy słabo opancerzone przeciwnika i rzeczywiście te haeki 4 by mi się wtedy przydały. Także od tej pory postanowiłem wozić 4 sztuki. Tych jest wystarczająco, konfiguracja różna, no prawdopodobnie więcej golda będę woził, nie wiem, 12 do 24 na przykład, coś takiego, bo przy losowaniu na dziesiątki 250 penetracji na przepychaczu naprawdę nie daje nam jakichś wielkich szans z przeciwnikiem. Także opłacalność nie jest duża, chyba że byśmy ładowali tymi, no przy losowaniach na dziewiątki, ósemki, siódemki, no to tą amunicją naprawdę zrobimy robotę. Do boju! No cóż, pojedziemy do boju, mam nadzieję, że coś się z tego urodzi. Mapka bardzo dobra dla tego niszczyciela, jest tutaj sporo możliwości grania na górkach, albo nawet jak nie na górkach, to na różnych nierównościach terenu. Więc tak, lewo czy w prawo, mają dwa takie same niszczyciele, więc, kurczę, może być niewesoło. Mają dokładnie dwie sztuki czegoś takiego. Pojadę na ten słynny przepychacz. Tam też T30 jedzie. O, no to jest na pewno całkiem niezła maszyneria. Zobaczymy, czy uda się wykorzystać. Nie chciałbym w bok teraz zarobić. O właśnie, coś już wali w bok. To jest, kurczę, to. Udało się przejechać. Dobra. Co tu będzie teraz? Pytanie jest takie. Widzę, że jeden z niszczycieli tam pojechał. Ja tu od razu zamierzam chyba wyjechać po prostu na nich. No szkurka wodna! No nie, no idą do domu. Nie no, kurka na środku jest gościu. Nie wierzę. Dobra.
No ten Ista tutaj nie ma racji bytu. On chyba zjarzył. Dobra, ten ucieknie futur niestety teraz. Nie ucieka. To dziwne. Ach, kurczę, nie trafiłem. Szkoda. Gdzie przebił? W dolną płytę. No to jest oczywiste. Przebił w dolną płytę. Poczekamy, aż mi się przeładuje. No TNH wjechał nam sobie... Wjechał sobie na bazę, nikt tam. Dobra, spróbujmy. Okej, ale też mnie przebija. Co nie jest fajne akurat. Też mnie przebija. Co jest, zniknął? Kurczę, zniknął, no. Tylko nie wiem, czy uciekł, czy co. Nie mogę tutaj za bardzo się pokazać. Kurka, przebicie. Dobra, udało się rozwalić. Aczkolwiek... Jestem bardzo pokiereszowany. Za bardzo. Tu był gdzieś ten gościu. No. Nie no, z tyłu. Urzęduje sobie. No ale cóż, no tak to jest czasami. Dobrze, że tego TNH w końcu rozwalili. Niestety zobaczcie, że zostałem poprzebijany. O kurczę, nawet tutaj. Z tyłu tam mają wsparcie, nie wiem co tam jest. O, chodź, 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 chodź. Może się wynurzy. Chcę się jemu pokazać tak za bardzo. Liczę na to, że on się... Nie, nie wynurzy się. Dobra, to od razu zrobię tak, żeby spróbować go rozwalić. Pokarałem go w końcu. Został mi jeden pocisk. Ciekawe, czy liczy gościu. Nie, on tylko szczuje mnie, żebym się chyba wynurzył. Może mnie wystawia tamtemu. Skoda T56, proszę, 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 ale się... A nasi tutaj zaraz ich... Szkoda, że mam jedną pestkę, już mi się nie chce tego przeładowywać. No ale dobra, bitwa będzie wygrana. Jak widać, dinga ten pojazd, tylko że na początku mnie... Oho. Aha. No nie udało mu się. O, zrezygnował. Dobra, został ten upierdliwiec tutaj. Kurczę. Bardzo upierdliwy. Ale jednym strzałem mnie nie skończy. O, EBR. Będzie pier... O, koniec. Jak widzicie, wieża Dinga zdecydowanie próbowali się tu wbić, ale wieża Dinga. Natomiast, no nie jest to pojazd niezniszczalny. Trochę więcej będę mógł powiedzieć. Bo za chwilę kolejna, już dużo lepsza bitwa z dużo lepszym wynikiem. Okej, moi drodzy,
Teraz będzie bitwa z wymiatającym wynikiem. No i odnośnie poprzedniej bitwy, to pokazała ona właściwie słabe i mocne strony tego pojazdu. Słabe, czyli mobilność zdecydowanie kuleje. No i niestety przebijają, tak? To nie jest, wiecie, no, to nie jest coś w rodzaju E3, gdzie mamy naprawdę przepotężny pancerz. Tutaj musimy bardzo uważać na boki i musimy uważać na tą dolną płytę. Jeszcze zważywszy na fakt, że ja byłem tam, powiedzmy, wyżej, czyli jeżeli tylko pokazałem tą dolną płytę na chwilę, no to od razu przebicie bez problemu. Oczywiście taka pozycja, jak tutaj kolega ma, no to jest idealna, tylko jest jedna, jedyna, jedyny wymóg. Oni muszą atakować, bo inaczej nic nie zrobimy. Także, no zobaczcie, no jedzie to wolno, tak? Jedzie to po prostu wolno. Tutaj wyśmienita, jeżeli w bok nie zaczną strzelać, to pozycja też jest wyśmienita. Bo można na wieżę sobie pograć. Zobaczcie, jak odsłonięte są te pojazdy. 8 sekund, tak jak mówiłem, przeładowania. No to dużo jest. Ale wchodzi. Akurat tutaj w środek celownika, widzę, lądują pociski. Nie mówcie, że trafi też w garnek. Zaraz zobaczymy. O, kolejny delikwent. F-75TS, oczywiście kolega jest wyżej, no pozycja idealna, tu nic mu nie mogą zrobić praktycznie. Cały magazynek, 1900 uszkodzeń, rewelacja. Batchat już podjeżdża, prawdopodobnie gdyby wcześniej się pojawił, to by było inaczej tutaj. No ale się nie pojawił. No kolega tam się wysforował do przodu, już nic tam nie zrobi, podejrzewam. Jeszcze i wrak doda. No właśnie. Ale sytuacja jest dobra, jeżeli oni nie zaatakują, a chyba nie zaatakują, a jednak jedzie gościu. No, było zagrożenie i to dosyć duże zagrożenie, zwłaszcza gdy się jest na przeładowaniu. Gość wjechał sobie tam. Coś nie mogą trafić. Ogólnie właściwie cała ta linia to jest takie troszeczkę kopiuj wklej. Na każdym poziomie dostajemy coś więcej, coś lepiej. No, to jest dla osób, którym nie przeszkadza powolna gra. Oczywiście ta powolna gra się zmienia troszeczkę w szybszą, jeżeli blisko przeciwnika jesteśmy i mamy przeładowany ten magazyn, ale ogólnie można chyba powiedzieć, że jest to gra powolna. No, kolega tutaj bardzo zaryzykował teraz. Także jest szczęście, oni się wycofali. Bardzo kiepska sytuacja, zobaczcie, ile czołgów poginęło. Czyżby to była obrona bazy? Ja to przyspieszę trochę, bo zanim kolega dojedzie, to możliwe, że to będzie obrona bazy. Okej, tu coś po... No sytuacja idealna, bo tutaj, zobaczcie, będzie mógł zagrać na wieżę. To kolejna pozycja, z której można zagrać na wieżę. Och, pięknie. Ale ta 90 niepotrzebnie tu się wyraiła. Okej, no to będzie w takim razie górka. Wow, no tu można grać na wieżę na 100%. Czyżby to była taka akcja, że kolega będzie tu po prostu stał i oni będą wjeżdżać po kolei mu pojedynczo? Czy co? Zaraz zobaczymy. No Fear Factor jest dosyć spory, mimo tego, że tutaj ten... Odstępy pomiędzy pociskami są duże, to jednak Fear Factor myślę, że jest dosyć spory. Bo 490, no to... Ale kurczę, nie, no jak na defiladzie wjeżdżają, naprawdę, kurde.
Oj, chciałoby się takie bitwy mieć, żeby tak wyjeżdżali po prostu, kurka, no. Leopard PTA jedzie. Ale jeszcze mu w czapkę. Dobra, chyba w dolną płytę weszło w końcu. Tutaj nie, zobaczmy. Czekajcie, tak, centralnie, dolna płyta, no niestety. Czeka nas jeszcze dziesiątka pod lupą. Zobaczymy, jak tam pancerz będzie wyglądał w dziesiątce. Bo tutaj i tak bardzo często na dziesiątki losuje. Bardzo perfidne są te pozycje, które Wargaming zrobił, że kurka jest głaz i jest krzak od razu przy tym. Nie powinno być tego krzaka. Głaz powinien być wystarczającą osłoną. Tamten dostał jeszcze. Nie no, wyjeżdżają po prostu. No, prawie sam kolega został. AMX ucieka, ale on się tam może przydać. Teraz uwaga. Mógł poczekać z tym. Gdyby się zgrali, to by AMX tutaj więcej zrobił. Jeden pocisk został niedobrze. Szkoda, że się nie udało staranować. No dobra. Co on robi? Co on kurka robi w końcu? Ale kolega już jest już przeładowany jest, no. Za długo mu to zeszło. Czyżby był pojedynek T-30 kontra... No zobaczymy. Pojedynek dziewiątek. Pojedynek dziewiątek. Przebił. Prawdopodobnie znów dolną płytę zobaczył. Ciężko tu... Nie widać. Tak, dolną płytę. Oj, pięknie to wchodzi. Teraz to nawet nie zdziwi się, jak Leoparda staranuje kolega. Nie no. No cóż. Jak widać, te 490 ciągnie, do tego na górkach można odbić. Praktycznie w każdej bitwie ten pojazd odbija 2000, 3000. Wszystko zależy od tego, jak się ustawimy. Został 50 TP. Kurka, nie mówcie, że to będzie Awkowicz. Dobra, przyspieszymy. Tak zrobię, o. Ach, więc to dlatego tak wysoki ten wynik. To będzie Awkowicz. No, dojeżdżamy. Może pułapka? Może pułapka. O nie. Kurka wodna. No dobra, czyli ostatecznie można powiedzieć, pojazd nie powiedziałbym, że jest jakiś wybitny, chociaż na górce można powiedzieć, że jest świetny. Natomiast ogólnie, no, wybitny na pewno nie jest, bo do rozwalenia bezproblemowy w wielu sytuacjach, tak? Artyleria też bardzo go lubi, a my niestety nie mamy prędkości, żeby uciekać przed artylerią. Dobra, to tyle. Dwie bitwy. Ostatnia bitwa z świetnym wynikiem.
Podtrzymuję swoje zdanie, oczywiście, że linia jest bardzo interesująca. To nie jest jakaś super hiper linia. Dla mnie jest bardzo interesująca. Pojazd wolny, ale posiadający jednak mocną wieżę i akurat w tym przypadku całkiem fajne rąbnięcie na dziewiątce. To tyle, żegnam się z Wami. Do usłyszenia.